Halo, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Czako. Witam was w kolejnym odcinku. Jestem sam dzisiaj. Zaprezentuję wam dzisiaj nowy skin. Nemesis są dostępne za 1000 fantasy pointsów, tak zwanych fab pointsów w języku slangowym, internetowym i tak dalej. Nazywa się Executioner. Nie będę wam teraz tłumaczył tej całej tych fab pointsów i tak dalej, co się to zdobywa i tak dalej. Tłumaczyłem to w poprzednim odcinku z Szybalem. Możecie sobie zobaczyć. No ten skin jest zajebisty, naprawdę. Jest to limitowany skin, także jeśli chcecie, to kupujcie to za 300 gemów te fab points i zbierajcie je, bo będzie je mo już nie będzie jej za niedługo można dostać. Jest bardzo ładny, ma zmienione wszystkie animacje skilli. Naprawdę bardzo mi się podoba. Widzę już tu, polecimy. Pięknie. Pięknie. Wziąłem sobie do party tutaj kolegę z tego, z friendlisty. Znaczy on mnie dodał po prostu tak. Siedzę sobie tutaj na tym. W smajcie nagle on mnie dodaje i ja sobie przyjąłem, no i spytał czy gramy. To postanowiłem zagrać jedno, no i nagrywamy tak po prostu z dupy, że tak powiem, postanowiłem to nagrać, bo i tak tą Nemesis mam do nagrania. Tak to będzie? Dobra. Counter dżunglujemy go oczywiście. Mamy First Blooda, także jest super. Ach, patrz, nie wbił. Szkoda, byśmy mieli tutaj Second Blooda. Sobie na tego wave'a z nim. A widać co i pasywnie straci wave'a. No to będzie ile na small campa. Cofnę się i zdążę akurat na mid campy. Drugiego już nie zdążę chyba zrobić i się cofnąć. No nie zdążę na bank. Pięknie. Się ogólnie mi tak strasznie nie idzie w smite'a, że o Boże święty. Jak drugiego. Nie, idę na tego drugiego. Nie, cofam się. Bym miał już całe buty, ale nie zdążyłbym wtedy na midcampy. Także kapa. Mogłem jeszcze bitsa kupić, chociaż Fennek nie będzie miał tego raz piątego. Także idziemy na te midcampy. Widzę, Fennek już tam grasuje na midzie. Idę mu pomóc. Mamy go. Pięknie. No i midcampy. Mamy Nezie na supporcie tak właściwie, bo ten koleś jest z diamentu na jouście, także aż dość mamy dość wysoki matchmaking i rating, także patrz jaki zajebisty wójt. Normalnie nie wierzę. Świetnie, no nie. O, fuck my life, nie trafiłem. Kam prawie na bank już jest zrobiony. Nie użyłem jeszcze tarczy nawet w tym meczu ani razu. Teraz im Reda skontruję. Bo za chwilę się powinien. Czwarta minuta powinien się zaraz zrespić. Jeżeli oczywiście dużego mnie ma. Mam dużego, jest zajebiście. Czy ty mnie gonisz, synu? Rejtujemy go. Nie zrobić tego Reda. Fennek jest na midzie, także mi to nie przeszkodzi. Fokusujemy dużego, mamy Reda, pięknie. Jak nie chce, Apłasz go weźmie teraz. Ja się cofam po buty. Także mamy bardzo dużą przewagę już w early. Mamy już bardzo dużą przewagę. Ja biorę butki.
Zaczynam i Shivala. Jadę medali. A, Aquash widzę, ma wywalone na tego. No, ale trudno, wystarczy, że skontrowałem, że oni go nie wezmą. Ja dostałem expa. Zenezia sobie robi small campy. Nie ma źle. Nie ma źle, my friend. Bardzo dużo ten first blood minął, naprawdę. Ponieważ od razu mam siłę trochę i... idę tam zgankować M-kowi. Ja wziąłem damage na siebie, ale i tak mam zamiar się teraz cofnąć. Dobra, midcampy. Pięknie. O, shit. Właśnie, w kolejce jeszcze mi został Ahmuzen Camp wam do nagrania. O, shit. Za niedługo wam właśnie będę nagrywał też Ahmuzen Camp'a, tylko potrzebuję do tego supporta zagrać i właśnie poluję na Maxa, żeby z Maxem nagrać. On idzie na mida, nie idzie midcampa robić, patrzcie się. Okej, Nezia ogarnia prawe, ja ogarnę lewe. Nie idzie tutaj na to? Myślę, że chce, wiesz, jak spa. Okej. Wezmę small campy teraz. Nie wiem, tutaj mam na Shivala. Co teraz będę budował? Prawdopodobnie będę Jotun zwrot budował, żeby mieć więcej powera ze skilli. Ah, shit, niedobrze. Fidują się tam, ten Rasie fiduje, ma 3-0 już. Idę zacząć gankować duo. Ach, płaszcz, coś tam idzie, nie idzie mi. Ten Ra będzie... o Jezu, ten Ra będzie bardzo kłopotliwy. Nie wyszło nam na midzie zgankować go wcześniej. Mogę tu Aquashowi trzymać tego lane'a. Widzę, że tam sobie Sobek bardzo ładnie radzi z tym Kralosem. Cofnął się, okej. Okay. Okej, okay, zabiliśmy go. Bez problemu, ładnie go przerzucił, także... jeszcze ani... maksuje tarcza, jeszcze ani razu nie użyłem. Teraz w to wbiec i użyć. No ten Ra bardzo... ten Ra bardzo ładnie rotejtuje. W porównaniu do tego Aquasha. No cieńki jebolek jest ten nasz Aquash. Top damage ma Sobek, ładnie. Będzie trzeba go pilnować tutaj. Czy Aquash dostał już nerfa? Nie jestem w stanie stwierdzić, bo nie pamiętam, czy on to dostaje w tym patchu z wiewiórką, czy... bo ja muszę tego Reda snów skontrować, bo jak Ra go dostanie, to będziemy mieli kredki. Widziałem, że Odyn skacze. Także postanowiłem to od razu schogować, bo widziałem go na minimapie. Oh shit, będzie pierwszy zgon.
Dobrze. Ja się cofam. Be right back. Looks intimidating. Midcampy. Apłasz top damage. Patrzcie, puścił jednego ulta w teamfajcie i już ma top damage. To jest właśnie Apłasz w tych teamfajtach. Wait. Poczekasz na mnie, kolego? Dobra, poczekał na mnie z midcampem, zajebiście. Marked for death. Enemy missing right. Pulling back. Nie ma. Zrobił. Your middle tower is under attack. Enemy missing middle. Spierdoliłem. Zdupcyłem to. Dlaczego ja jeszcze nie mam bitsa? Dostałem shot od Towera, nie? No, dostałem. Tamten, anulowałem sobie ten dash, kiedy powinienem, to był misplay, dlatego teraz zginąłem. Powinienem zdashować jeszcze raz do przodu, wtedy mnie ten nie dopadł tą trójką. To był misplay już teraz. Ładnie, mamy golda. Mogę teraz bitsa kupić dlatego. Fano, fano. Ale to będzie ciężka gra. Tak mi się zdaje. Zachodź znowu top ten mecz. W tym fajcie, bo puścił ulta. Bardzo lubię na płaszczu budować talon, bo ten jego ult i ten w ogóle w teamfightie taka przeżywalność, taki sustain. Your right tower is under attack. Dobra, tak teraz chodzę, patrzę, nic się nie dzieje na mapie. Nie ma za bardzo co robić. Nie zgankować, sobie wezmę wave'a z prawej. Ach, fuck. Kurwa no, rama 5-0. Rany boskie. Zultowałem go, żeby mu prota obniżyć. Nie. Chodź tu, staru. Na slow jest. Mam go. Weźmy prawo. Prawo się teraz postarajmy wziąć. Szczyloj, szczyloj, szczyloj. Dobra, zabiliśmy ich dwóch, mamy wieżę, całkiem w porządku. Odrobiliśmy się trochę, mamy golda też. Nie ma źle. Idę teraz po ten. Wracaj, zacznę sobie bańkę budować już. Zacznę, nie zacznę, fuck my life. Dobra, poczekam troszkę.
Poczekaj, herbaty zrobię, bo trochę jak w gardziołku zaschło. Kurde, giną nasi, Jezu, ten aspłasz fiduje. Niedobrze, on ma 0,5. Jedna osoba, która nam może przegrać grę tutaj, to właśnie ten aspłasz. Cieszę się, że to nie jestem ja. Cieszę się właśnie z tego powodu. Shit. Za teleport widzę. Bulwarka buduje, ja pierdzielę, znaczy tego, talizman. Dajmy go oprzeć u niego. Z dupca, ja wiedziałem, że się skończy, kurwa mać. Niepotrzebnie wbił pod tower. Jak on zultował, powinniśmy go zostawić już. A on się wbił pod tower, a wziął w nic. Tower go zabił. O, fuck, takie low. Ładnie, Apollo nas wykeruje. Apollo teraz ma bardzo silne autoataki, najsilniejsze ze wszystkich ADC. Tak myślę, tak mi się zdaje, bo teraz dostał buffa na autoataki. I w early ma najsilniejsze, w late ma chyba... W late ma chyba dalej najsilniejszy Shibal. Jest to teraz właśnie buffa Apollo, teraz tak się startuje na nim. Wiesz, ten zaczął z rękawiczkami, z Dead Tollem. Stary start. Jeszcze z metą, z blue buffem był start. Czy oni robią golda? Pierdolisz. Ale jaja. Nie, nie zrobili, ty. Ale zrobili? Patrząc na wykresy. Ej, no i co mu zrobisz, majster? Co mu zrobisz? Nie zesruj się. O Boże, oni się biją. Oni się biją. Nie, oczywiście, proszę. Dobra, zbejtowaliśmy multa. Nie ma źle. Ten ra, takie low! Zultowałem tego na po to, żeby mu prota zmniejszyć i żebym ja wziął jego protekcję na ten teamfight, ale myślałem, że się będziemy bić od razu, a tu nasz support i oni się wycofali. Dawaj, Apollo! Fenego, kurwa. Apollo nie ma ulta chyba.
Rip Beats. Nie ma Beatsa. Retreat! Musimy wycofać, nic z tym nie zrobimy. Tylko są pod towerem. Retreat! Dlaczego oni się kurwa biją? Jak ja stamtąd poszedłem? Oh my fucking god. Okay. Co jeden kurwa ma ulta? Co jeden ma ulta do jasnej cholery? Jezus Maria, nie powinniśmy tam walczyć. Oni mieli tower, oni... To była dobra pozycja dla nich. A my właśnie to... I oni to wykorzystali, oni zaczęli wygrywać teraz z nami. Apollo ładnie ciśnie. O kurwa, zupcy. Znaczy Ra ładnie zagra. A Fenek sobie bezkarnie ciśnie lewo. Też kupię. Ach, płasz nam nafidował 07. Ja pierdolę, ja... Jezus Maria. Żenada. O, dobrze, teraz sobie już Mystical Mail bierze. No i co nam z tego teraz, że on zginął jak ten... Jak wziął dwa towery. No i jeszcze ten bierze prawy. Nie, my to przegramy. Przez tego kościa tutaj. Golda zaś kurwa zrobili. Ja pierdolę. Ten nasz Nezia zajebisty build ma tak w ogóle. Nasz support. Ja teraz chcę budować kinsy? Chyba nie. A jak wezmę. Jeszcze mnie nie stać, to wezmę Beatsa i wezmę Bardę. Poczesnej buildy. Jezus Maria. Chronos ze Stone of Gaia. Naprawdę sobie nie radził z naszym sopkiem na solo. No i właśnie, że oni cały czas stoją pod tym towerem. Co za cipy, no Boże Święty. Cipy totalne. Nie mają tu wart na fajerze. Zostaw Chronosa. Nie ma sensu się z nim bić. Jebany Ra, rany boskie. Mam cię. Uciekaj, człowieku! Enemy has been slain.
Attack middle tower. Need healing. Looks intimidating. Jakoś nam to wyszło. Sorry. Jakoś nam to wyszło. Jakoś żeśmy ten teamfight wygrali. Ten się dalej bije z Chronosem. Ach, płaszcz ślepy, nie widzi. Oni wszyscy żyją, oni tu zaraz przyjdą, oni mają trzy hogi. Nie podoba mi się to. Ale mamy to chyba, to jest free, mamy, zajebiście. Dobrze! Ten teamfight teraz wygrany. Może dużo zmienić w tym meczu. Gdzie się wszyscy kurwa podzieli? Czemu my nie puszujemy dalej? No a push się cofnął. Ach, pucz. 21 stacków na dole. Halo, kolejny wojskowy, co to ma być? Dobra. Ach, pucz zaczyna zabijać. A freshly sharpened axe. Your team has destroyed a middle enemy tower. Attack left tower. Co teraz chce? I'm building stacks. Okay. Frozen Hammer wezmę na Chronosa i na resztę. Na Chronosa, na Chmuzen Kaba. Na Fenka, na Odyna. Na razie przyda się. Ale ogólnie przyda się. I Slowa będę miał przede wszystkim. Jeśli nie wiecie, to teraz niedawno zmienili Frozen Hammer tak, że jak się teraz bije kogoś, to 30% redukuje attack speed. Dobrze mówię? Nie! To movement speed, 15% attack speeda redukuje. Także będzie spoko. Item. No, przydałyby się warty. Slowa z dwójki. I z tego. Ale chodź tu, majster. Właśnie, tower lewy będzie dobry do wzięcia. Ej, no kurwa, ale bierzemy to czy nie? Bursujemy Chronosa. Tak nic się nie dzieje tutaj. Chcesz sobie zrobić. Słuchaj, Kinsy powinienem wziąć teraz. Kinsy zdecydowanie powinienem wziąć. Dobra, punktował, nie ma źle. Mamy chuja. Pięknie, wygrywamy ten mecz. Nie trafiłem. Jest, wygraliśmy. Także tego. Dzięki wszystkim za uwagę. Myślę, że zamiast tego Frozen Hammera teraz po dłuższym przemyśleniu chyba wziąłbym Kinsy. Sprzedałbym go i wziąłbym Kinsy. Także dzięki wszystkim jeszcze raz za obejrzenie. Myślę, że ten mecz mi poszedł całkiem w porządku. Spodziewałem się gorszego
gorszego. Ale jeszcze raz dzięki wszystkim za obejrzenie, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i tyle. Na razie go, hoplej! Jeszcze czekajcie, jeszcze zobaczymy ile ten damage'a zrobiłem. Victory screen, please. O Jezu, znowu na Victory screenie mi się zatrzymie żol. O Jezu. Masz mi quality feedback. 21 tysięcy, najwięcej zrobiłem. No, także fajnie. To jeszcze raz, dzięki za uwagę, trzymajcie się, na razie.